Polszowcach modlili się do Matki Bożej o pokój dla Ukrainy. 24 lutego na wezwanie metropolity lwowskiego o wzmożenie modlitwy i postu w drugą rocznicę otwartej wojny Rosji z Ukrainą wierni pasterze archidiecezji lwowskiej zgromadzili się na czuwaniu modlitewnym w sanktuarium Matki Bożej Pokoju i Pojednania w Bolszowcach. Modlitwę o zakończenie tej krwawej wojny, o sprawiedliwy pokój oraz za wszystkich żywych i poległych żołnierzy Sił Obrony Ukrainy poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą i obecnymi księżmi. To już druga rocznica inwazji agresora na Ukrainę. Wyczuwając ludzką słabość i bezradność wobec sił ciemności, gromadzimy się wokół naszej niebiańskiej Matki, Matki Pokoju i Pojednania. Do tej modlitwy skłaniają nas słowa z listu świętego apostoła Jakuba. Jeśli kogoś z was spotka nieszczęście, niech się modli. Bez wątpienia doświadczyliśmy nieszczęść wojny. Nie muszę wam tłumaczyć, w jakich trudnych czasach przyszło nam żyć. Dlatego prośba apostoła jest dla nas wezwaniem i zadaniem. To właśnie możemy dziś zaprezentować naszym bliskim i całej Ukrainie. Nasza modlitwa powinna być jak dym kadzidła, który zawsze ma jeden kierunek – z ziemi w górę, do nieba. Musi to być zjednoczona prośba wielu serc. Liczni wierni z różnych parafii archidiecezji lwowskiej wzięli udział w czuwaniu modlitewnym i mszy świętej w archidiecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Bolszowieckiej. Wśród nich były także matki i żony żołnierzy, którzy obecnie bronią Ukrainy na pierwszej linii frontu. Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.